Może zacznę od tego, że kiedy zaczynałem urologię, to wszystkie operacje związane z łagodnym rozrostem stercza nie były takie banalne. Jeszcze w podręczniku profesora Wesołowskiego z 1950 roku wyraźnie podkreślają, że mniej więcej operacje związane z operacją łagodnego rozrostu stercza to jest około 10% śmiertelności po tych operacjach. W związku z tym nie operowaliśmy tak łatwo i operowaliśmy dopiero wtedy, kiedy były powikłania łagodnego rozrostu stercza, a więc zatrzymanie moczu, mocznica, kamica pęcherza czy zakażenie dróg moczowych. I wtedy sytuacja była prosta. Było jasne, że te wszystkie objawy są związane z prostatą i nie było problemu. W miarę rozwoju anestezjologii, pojawieniu się leków zapobiegających krzepliwości krwi, antybiotykoterapii, operacje związane z łagodnym rozrostem stercza, a zwłaszcza metody mało inwazyjne, stały się bezpieczne. I przychodzili chorzy i mówili tak: panie profesorze, ja mam takie dolegliwości, czy moglibyśmy coś zrobić z tą prostatą, zoperować? Ja mówię: proszę pana, medycznych wskazań do operacji u pana nie ma. No tak, ale mówi: ja nie mogę spać, ja wstaję 3 czy 4 razy w nocy, jestem niewyspany, to się odbija na mojej pracy, na moich stosunkach rodzinnych, proszę coś zrobić. I dopuściliśmy wtedy do tego, żeby interwencję na prostatę robić nie tylko ze wskazań lekarskich, ale również ze wskazań pacjenta. Co się jednak okazało? Okazało się, że chorego operowaliśmy, usuwaliśmy gruczołak stercza, a dolegliwości pozostawały. I wtedy po raz pierwszy tak mocno zrozumieliśmy, że tutaj mamy do czynienia z dwoma graczami. Jeden to jest stercz, który powoduje przeszkodę podpęcherzową, a drugim graczem jest pęcherz, który może mieć różne niefizjologiczne zachowania, może być, powodować pewne objawy, które związane są chociażby ze starzeniem się człowieka i z kilkoma innymi mechanizmami patologicznymi. W związku z tym pojawiło się takie pytanie, to co zrobić, żeby uświadomić ludziom, że te dolegliwości, które są, niekoniecznie muszą być związane z prostatą, z rozrostem stercza. I wtedy już od kilkunastu lat w guidelinesach Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zniknęły tematy łagodny rozrost stercza, a pojawił się temat dolegliwości zdolnych dróg moczowych, żeby zwrócić uwagę na to, że to, co chory odczuwa, niekoniecznie musi być związane z przeszkodą podpęcherzową wywołaną przerostem stercza, ale mogą być ku temu różne inne powody. I powodowało to, że operacje robimy teraz rzadziej, natomiast leczymy takie dolegliwości w różny sposób. Jeżeli mamy nadreaktywny pęcherz, mamy cały zestaw nowych leków, które mogą temu pomóc. Jeżeli mamy stany zapalne, chociaż u mężczyzn rzadko one występują, to mamy dobre antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, że nie mówimy o łagodnym rozroście stercza, tylko objawach zdolnych dróg moczowych, ewentualnie wywołanych rozrostem stercza, pozwoliło nam zwrócić uwagę na to, że nie tylko stercz, nie tylko prostata jest za nie odpowiedzialna.